Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Samochodu Łukasza. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, goleniowianka Magdalena Kochan. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Proszę Państwa, jedziemy przez Park Przemysłowy w Goleniowie, który ja pamiętam w 90 roku i w 94 jako 406 hektarów kompletnego nieużytku. To była inwestycja jedna z mądrzejszych, jeśli nie najmądrzejsza, bo dzisiejsze dochody z tego parku pozwalają nam rozwijać naszą gminę. W tej chwili gmina Goleniów będzie inwestowała w budowę zakładu aktywności zawodowej, który będzie zlokalizowany właśnie na Parku Przemysłowym. No to jest miód na serce. Magda, kiedy ty pełniłaś funkcję radnej gminy i radnej powiatowej, te wszystkie tematy się rozpoczynały, ale my nie zwalniamy tempa, cały czas inwestujemy w Park Przemysłowy i w tym roku to będzie budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Parku Przemysłowego, no, czyli serce. Dojazd. To będzie ścieżka rowerowa i oświetlenie ulicy Prostej, czyli ta droga główna w parku, przez którą teraz jedziemy. Ale też, co ważne, to będzie budowa parkingu dla samochodów ciężarowych. I to jest właśnie fantastyczne, że nie stało się tak, że w roku 90, na przykład 8, nowa rada gminy, która przyszła, odcięła się od tego, co robili radni poprzednich kadencji, nie wyrzuciła tego wszystkiego do kosza, tylko jest absolutna kontynuacja. Ja od jakiegoś czasu głoszę takie hasło rowerowy Goleniów. Wiem, to twój konik, ale muszę powiedzieć, że coraz bardziej mnie przekonujesz do tego, że środek Goleniowa także powinien być dostosowany do ścieżek rowerowych. Znaczy, wcale nie wiem, czy już nie powinniśmy pomyśleć o rowerze goleniowskim. Kamień pamięci wszystkich, którzy spoczywają w ziemi goleniowskiej. W 5 językach napisy. Powstał kamień w miejscu, w którym dawniej stała kaplica cmentarna w latach 60., początek lat 60. Ten cmentarz jeszcze z nagrobkami został zrównany z ziemią. Po odzyskaniu przez Polskę wolności, mówiąc krótko, pomyśleliśmy, że nie mamy prawa nie pamiętać o mieszkańcach tej ziemi mówiących innym językiem. Upamiętniliśmy ich tym kamieniem. Zachowamy układ pomnika, to będzie główna aleja w parku. Będzie on oświetlony, będzie troszkę na nowo otoczenie zbudowane, w związku z tym na pewno będzie jeszcze ciekawiej niż jest dzisiaj. Wokół parku będzie zbudowana ścieżka rowerowa. W samym parku 4 place zabaw, miejski street workout, między innymi pole do gry w bulle. Budżet obywatelski w Goleniowie. Warto, żeby wziąć pod uwagę część budżetu. Spróbujmy, namawiam szczerze. Otwieramy znów miasto na rzekę. W piątek, w tamtym tygodniu, otwarty został przetarg na budowę przystani kajakowej nad Iną, za biblioteką. Bardzo duży projekt otwarcia właśnie na rzekę to jest odzyskanie terenów po PGK, czyli Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przy ulicy od strony Konopnickiej do Iny. Modernizacja dworca kolejowego w Goleniowie. Niesamowite miejsce, widziałam wizualizację, wspieram rękami i nogami. Jeśli będziemy współpracować i uczyć się na błędach, ale też kontynuować rzeczy, które są dobre, to na pewno Goleniów jest skazany na sukces. Magda, bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłaś czas na odwiedziny. To ja dziękuję za zaproszenie do jednego z najbardziej popularnych samochodów w Polsce.